This island appears to be a supply depot. There's a train line running from a fuel store in the west to an unknown location in the east. Survey the area for resources and report back. Over to you, Church. Witam wszystkich ponownie. Tu Płynę 7, a to jest dalszy ciąg Hostile Waters, The Antius Rising. O cóż, wracamy do tego. Kontynuujemy tą grę. Trochę nie miałem ochoty podchodzić do tej misji, ponieważ jest ona dosyć trudna moim zdaniem. Ale dobra. Wytłumaczę wszystko za chwilę i jedziemy dalej z odprawą. Captain, Minitech engineers have been working with Kunz on technology you may find useful. First up, Puma. A fast, quiet reconnaissance vehicle with no radar signature. It will allow you to move around undetected in areas covered by radar. It goes without saying that you are still susceptible to visual surveillance. Which moves us nicely onto the cloak. Whilst held by the Cabal, Kunz was also researching ways of using low-frequency lasers to refract light around objects. We've worked with him to create an add-on that will cloak your vehicles from view. Check out there. Combine the two, and you have a unit capable of reconnoitering enemy territory with little risk of detection. Rzeczy same i właśnie na tym polega dzisiejsza misja. And avoid close contact with any hostiles. If you get too close, there's a small chance of detection and we have no idea what's out there yet. Walker, out. Cel, armia. Zgromadzić 6000 jednostek energii za wszelką cenę, uniknąć wykrycia. Czy w waszej grze strategicznej są misje zwiadowcze? Otóż tej są. I to jest właśnie w sumie jedyna z nich. Okej, mamy nowy pojazd Pumę. Przydzielimy Crockera do niej i oczywiście maskowanie, ponieważ tego potrzebujemy w tej misji. Ojej, 1500 jednostek energii. Dobra, za chwilę się tym zajmiemy. Tak, chcę, żeby to przetestował. Na to potrzebny nam będzie skarab do przetwarzania energii. Dobra, niech będzie Lekorlew. Nie. Sam go przetransportuję, ponieważ i tak potrzebujemy jeszcze jednego Pegasusa, na przykład Borden. Ty siedzisz dzisiaj za Pegasusem. Ok, po pierwsze, tak, bierzemy skarba. Przenosimy go tutaj, żeby sobie scavengerował. Oraz trzymamy się w pobliżu. A dlaczego, to zaraz wam powiem. Ok, po pierwsze, ciekawe jak się tu włącza to całe maskowanie. Jest od tego jakiś specjalny przycisk, ale zawsze zapominam tutaj. No cóż, zaraz się tym zajmiemy. Trochę mało energii nam zostało, a muszę jeszcze jedną pumę wyprodukować z maskowaniem. Więc to się za chwilę tym zajmiemy. O, if you use Puma as a forward observation vehicle, you should be able to gather energy in that area in safety. At the first sign of enemy movement, you can move Scarab down to the beach area and out of sensor range. I właśnie to jest jeden z problemów tej misji. Już... Korolev, I could be in big trouble. This is Korolev, I'm going down. Dzięki Korolev, dzięki, dzięki, dzięki. Dobra, chyba najłatwiej będzie jak po prostu to zrestartuje misję. This island appears to be a supply depot. Korla wysadziła się w powietrze. Vehicle ready and on deck. Korlef ready on bay one. Dobra, dobra, szybko oraz jeszcze raz wyprodukuję to, co potrzebujemy. Vehicle ready. Kroger on bay 2. Vehicle ready and on deck. Borden on bay 3. Dobra, teraz może gdyby to Korlef gdzieś w bezpieczniejsze miejsce może przebić, może tutaj. Borden confirmed. Zobaczymy. Kroger. Okej. Tak jak mówiłem, musimy cały czas pozostać w ukryciu, ale musimy również zebrać całkiem sporą ilość energii, 6000, więc będziemy musieli, tak jak mówił
Kurczę, zapomniałem, jak się nazywa. Calm down. No, w każdym razie, jak mówił dowódca, będziemy musieli Tak, będziemy musieli zbierać jednostki i jedną pumą będziemy musieli patrolować teren, czy czasem nie zbliżają się jakikolwiek helikoptery zwiadowcze. Sobie skomentujesz, dobra, ładnie. Dlatego ustawimy jedną pumę tutaj, gdzie nam wskazuje tutaj ładnie radar. Ground unit production located. I zostawimy ją tutaj. W tym czasie skonstruujemy sobie drugą pumę. Już niepotrzebna nam będzie osobowość. Captain on board. I cóż, tamta puma będzie pilnować, żeby nas nic nie zaskoczyło, a drugą pumą będziemy musieli zwiedzać mapę, bo mamy tutaj parę rzeczy do znalezienia na tej mapie. Drobna wskazówka, unikajcie tamtej linii kolejowej. Cokolwiek najedzie, ona jest pod silnym napięciem, cokolwiek na nią najedzie, od razu zostaje zniszczone. Dobra. Druga puma. Tak. Unit complete. To jeszcze pozbieram trochę, ponieważ jak ja steruję osobiście skarabem, trochę szybciej to idzie. Dobra. Jesteś gdzieś w pobliżu? Trzymaj się w pobliżu. Dobra, i będę często save'ował. Kurczę, którym ty się save'ował? Okej, tick lock. I jedziemy zwiedzać wyspę. Mamy tu parę rzeczy do znalezienia. I najlepiej również do zaznaczenia ich. Ponieważ... Those helis are showing the same changes we saw in the AT-AT guns. See if you can locate the facility that produced them. Any intel you can get on those things will be useful to us. Don't neglect Scarab, though. You still need the energy and we can't afford to be detected. Okay. Tak jak mówiłem. I'm up. Proceeding to LZ. Cofamy teraz Scaraba. Na wybrzeże. I czekamy, aż helikoptery sobie przelecą. I wtedy musimy go... Cóż... Mam nadzieję, że go nie wykryję. Mam nadzieję. Zawsze dostaję cholery podczas tej misji. Dobra, chyba już przeleciały. Teraz zostawimy sobie Scaraba może tutaj. I dalej zwiedzamy wyspę. Nie. Czwórka, dobra. Dobra, trzeba wczytać grę. To nie poszło po mojej myśli. Dobra. Okay, sir. To nie poszło po mojej myśli. Okej, dobra. Może tym razem pójdzie lepiej. Tym razem ominiemy tamten przyczółek. Okazuje się, że podróżowanie drogami jest chyba najbezpieczniejsze. Ponieważ okazuje się, że tam jest, że najmniej rzeczy jeździ drogami. Okej, tam jest jakaś baza, więc
Nie będziemy się zbliżać na razie do niej. Okej, save. Przecholery dostaję podczas tej misji. I trzeba się nasłuchiwać, czy Croker czasami nie zgłasza jakiejś wrogiej aktywności. Jeżeli zgłosi, natychmiast trzeba wycofać skraba i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Dobra, ty sobie skawędrujesz ładnie. Nie zbliżać się. To chciałbym jeszcze na południe tej wyspy pojechać. Może tam coś będzie. Borden, jesteś taka zabawna. Okej. Chyba tutaj nic za bardzo nie ma. Dobra. Więc jedziemy bardziej na północ. Zwiedzamy wyspę w tamtym kierunku. Scavenging is complete. That looks like some sort of guidance array. O czym on mówi? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Okay, sir. Dobra. Na razie ty się przemieść tutaj. This is Korolev. I haven't been collected. Właśnie, tego szukałem. I o tym mówił... Znowu zapomniałem, jak mam na imię. Dobra, na szczęście nie ma tu nic, co mogłoby nas zauważyć. Dobra. Duza Dracula. Cóż, powiem wam, co zrobię. Jeszcze chcę tu zaznaczyć. Tylko jak ja to zrobiłem? Jak ja to zrobię? O, jest. Dobra. Czerwony punkt nawigacyjny ustawię tutaj. Dobra. Czy on tam już jest? Chyba jest. Mam nadzieję, że jest. Ponieważ kiedy odjadę od tej kopuły, to ona mi zniknie z radaru. A chcę mieć zapisaną jej lokację. Okej, widzicie, tam jest czerwony punkt. Mryga sobie. Okej, kolejne helikoptery chyba lecą. A ten nas nie zawiadomił, drań. Tam nie, tam jest dużo czerwonych rzeczy. Dużo czerwonych rzeczy nie jest zbyt dobre. Okej, tam są działa, które mnie pewnie wykryją, więc się nie chcę do nich zbliżać. Jedziemy na północ wyspy. Musimy jeszcze sporo energii zebrać. A chyba tu był gdzieś kolejny skład energii. Tutaj. O, widzicie? Jest kolejny skład energii. Czy jest tu coś w pobliżu? Nie. Uściutko. Dobra, to wiecie? Przesuniemy trochę Crokera. Nie chcę mu dawać automatycznych rozkazów przemieszczania się, bo ponieważ znając komputerową głupotę, zaraz by najechał na tę szynę i by się zdetonował. Okej. Stawimy go gdzieś tutaj. Save, ciągle save. Borden. Ponieważ te helikoptery lecą tutaj i potem zaraz zakręcają na północ. Roger that. Więc jak
tylko Crocker coś wykryje, natychmiast trzeba je zabrać i uciekać stamtąd. Mieć nadzieję, że nas nie wykryją. O, zbliżają się. Anuluj rozkazy. Uciekaj stamtąd. Dobra, teraz posiedzę sobie tutaj, poczekam, aż tutaj przelecą. Position acquired. Powinni stamtąd gdzieś nadlatywać. Jak tylko zobaczę, że przelecą, to zawrócę skaraba z powrotem do roboty. Okej, leci. Może mnie nie wykryje? Fiu. Są momenty grozy w tej grze. Dobra. Panikuję. Woda jest niedobra dla Pumy. Puma nie umie pływać. Puma w sumie to kot, więc logiczne, że nie umie pływać. Okej, szukamy więcej tych kul. O, jest kolejna. I'm at the LZ. Job complete. I am now scavenging. I tak. Zarządzanie punktami. Tu będzie niebieski punkt. Okej, nawigacyjny. To już są dwa. Gdzieś musi być jeszcze trzecia. Nie, to się potem tym zajmiemy. Teraz chcę jeszcze znaleźć trzecią wieżę. Znaczy trzecią kulę. Tak, wiemy, Crocker, tak, wiemy, że się nudzisz. Jest więcej jednostek, więc nie za bardzo. Może gdzieś na północy jest ta trzecia kula. Okej, Crocker widzi kolejne jednostki rozpoznawcze. Borden here. Roger that. Sir. Jedź tam. Okay, sir. Ile już mamy energii? 5000, dobra. I'm up, load below. Phase 2 complete. Czekamy na śmigłowce. To nagranie będzie nudne. Ale sorry, jestem cholerykiem. I've reached my destination. Okej, przeleciał. Borden. Order's confirmed. Dobra, postarajmy się zwiedzić północną jeszcze część wyspy. Przynajmniej tego wybrzeża. Że tam będzie ta trzecia kula. No, gdzieś ona musi być. Się zdawało, że była ona gdzieś w centrum wyspy. Ale już nie pamiętam dokładnie. Dużo czerwonych rzeczy. Trzeba uważać na nie. This is Corolla. Now down and in position. Completed job. Analyzing mandibles. Dobra. Chyba już dalej nie polecimy, nie pojedziemy. Okay,
Chciałem zrobić mapę. Tutaj nic nie ma. Jest kolejny skład. Gdzie może być ta trzecia kula? Zobaczmy, tu jest jedna. A, jednak nie zniknęła. Dalej ją widać. Okej, tu jest jedna. Gdzie ona może być? Gdzie ona była? Czy ja tutaj może gdzieś zwiedziłem? Okej, Kroker wykrywa kolejne śmigłowce. W tym tempie to niezbyt szybko się kupimy kolejne. Dobra, trochę bliżej ocofniemy, może ich nie wykryje. Może ich teraz nie wykryje. Nie chcę się zapuszczać dalej w wyspę, dopóki nie znajdę tych trzech kul. Aż są one mi bardzo potrzebne. A do czego to zobaczycie w późniejszej części misji. Okej. Nie wykrój ich. Więc tutaj można się swobodnie cofać. O, i tu jest trzecia. Okej, mamy wszystkie. Więc tutaj ustalimy sobie zielony punkt nawigacyjny. Okej, i jedziemy dalej z tym koksem. Chociaż poczekam, może już trochę zbierze trochę energii. Okej, to mamy. Rozwal to. Chciałbym zebrać jeszcze trochę zapasu. Ewentualnie chyba tutaj trochę przytnę to ten film. No i cóż, wznowię, kiedy będę już miał trochę zapasu energii. Okej, kolejny śmigłowiec nadlatuje. Okej, wyzbierałem cały metal, który był w tamtym składzie, więc mam całkiem spory zapas energii. Na to wysłałem skaraba, żeby się wymontował, czy rozmontował, ponieważ chyba nie będziemy już go teraz potrzebowali, okej. Dobra, ciągle zapisuję grę, straszny dla mnie cholerek. Dobra, jak widzicie, straszne rzeczy zaczęły się tutaj dziać na tej wyspie. Tamte helikoptery zwiadowcze, co widzieliśmy, też również były takie dziwne. Zrobili z nimi więcej to samo, co z tamtymi wieżami. Część z nich... O, lepiej się tam nie zbliżać. Po prostu... tak jakby część układów jest mechaniczna, a część jakby żywa. Taka kamyka obcych, czy coś takiego. Dziwne rzeczy się tutaj dzieją. You should take a look at this. Captain, it looks like you've stumbled across the missile launch sites. The silos are just north of your location. I don't need to tell you what to do. Good luck. A, dobra, dobra. Tylko gdzie są te? O, tutaj. I dlatego lepiej było sobie zebrać jakąś bazę surowcową. Ejku, strasznie daleko one są. I tutaj dużo dział jest, aha. Więc jakby to zrobić? Mam 9400 jednostek energii.
Ale... Muszę sobie zawsze 6000 zachować, więc za 3000 jednostek... Ponadto z doświadczenia wiem, że kiedy zaczniemy produkować jednostki, to zacznie tutaj się straszne piekło, wierzcie mi, bo oni mają tu dużo jednostek, fabryk. Strasznie dużo fabryk. Strasznie dużo fabryk i tylko zaczną ten... Okej, wiecie co, to może ta puma by po prostu tu się dostała i to zniszczyła jakoś. Czy da się jakoś przejechać przez ten mur? They've launched them. Our only chance now is to shut down the guidance systems while they're still in the air. You don't have long. Okej, nieważne, nieważne. Dobra, i od tej pory mamy 20 minut na zniszczenie tych trzech kul, o których wcześniej wspominałem. To są właśnie jednostki namierzające jakby. Jeżeli je zniszczymy, to po prostu pociski spadną gdzieś na ocean i cała sytuacja będzie opanowana. Okej, dobra. Stawmy te pumy ich swojemu losowi. Potrzebujemy jednego w pełni uzbrojonego Horneta. Ze skalpelem. Vehicle ready and on deck. Ready and able. I cóż. Dobra. Ty masz ochraniać Pegasusa. I cóż. Powiem wam, co zrobimy. Te dwie dalsze wyrzutnie rakiet zniszczymy za pomocą pocisków, ponieważ mamy dwa pociski. A natomiast tą bliższą, niebieską, musimy zniszczyć... gdzieś tutaj były materiały wybuchowe. Kurczę, mam nadzieję, że się nie zdopinowały. O, tu są. Okay, sir. Tak, bo to dosyć bardzo sprytne. A Hornet się przyda, ponieważ jak widzieliście, po drodze było sporo, czy nie sporo. Było trochę jednostek, które mogą nas wykryć. No to cały czas latają tutaj te helikoptery zwiadowcze. Więc Hornet się przyda do ochrony. A ze skalpelem, ponieważ cóż, nie zamierzam walczyć dużo. Chcę no, szybko niszczyć jednostki, które mogą się pojawić, cóż. Nie zamierzam rozpętywać w tej wojnie. Nie mam aż tak dużo zasobów na to. No a ponadto muszę jeszcze zdetonować ten ładunek, kiedy już go dowiozę, więc... Więc to tak będzie. Dobra, safe, 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 ciągle safe. Straszny ze mnie choleryk. Czy on leci cały czas ze mną? Leci, dobra. Dobra, już blisko jestem. Już się robi, proszę pani, już się robi. Dobra, dobra, przełączamy się na ten sama. Sorry, Golden, ale nie mam czasu na dokładne celowanie. Dobra. Tutaj spuszczamy pierwsze pociski. Dobra. Drugie pociski spuścimy tutaj.
Fire mission at location. Guns fired. Shells incoming. This is Antaeus. All magazines now empty. Trudno. Ale nic więcej nie musimy robić w tej misji. Jeszcze tylko nalecą te pociski, zniszczą cele. I będzie po wszystkim. Ojej, ojej. Widzicie to, co ja? To niedobrze, to niedobrze. Co to oznacza, że ty musisz się szybko cofnąć? Musimy skonstruować kolejnego Pegasusa. I szybko musimy tam przetransportować kolejny ładunek. Rzeczy lubią iść nie według planu. Okej, okej. Confirmed. Posłanie tego. A my lecimy z powrotem jeszcze. Ponadto... Czekaj, czekaj. Ty leć tutaj. Potem leć tutaj. A co się stało z tamtą? Jakoś nie otrzymałem komunikatu, że została zniszczona. A jakby jeszcze zielona nie została zniszczona, to by było kompletna masakra, ale chyba... No dobra. Ja tu nie widzę już żadnej. To chyba też jest zniszczona. Dobra. Z już jedyny czekamy na zniszczenie tamtej. I możemy się z tym zabierać, mam nadzieję. A, czyżbym jeszcze nie zlokalizował źródła jednostek rozpoznawczych? Wow. A muszę to zrobić? O, dzięki Puma, zawiesiła się. Dobra, zrobimy to nim. Szybko, szybko, szybko. Nie udało się. Ach, 1% został. Wiecie co? Czytam grę. I trzeba to zrobić jeszcze raz. Dobra, dobra, wstrzymane. Trzeba to zrobić jeszcze raz, tym razem porządnie. Pracujemy tak blisko, jak to tylko możliwe. Tym razem... Dobra, dobra. Nie można było tak od razu. Dobra, jeszcze chyba musimy znaleźć to źródło jednostek rozpoznawczych. Dobra. Czy ja strzeliłem tam, czy tam? Nie wiem. Poczekam, aż dolecą pociski. Nie chciałbym dwa razy strzelić w to samo miejsce. No to muszę znaleźć jeszcze to źródło jednostek rozpoznawczych. Dobra, a tamto, a tamto? Okej.
No to jeszcze to. Fire mission at location. Guns fired. Clear impact zone. Carrier guns empty. Jakiś ludzik w powietrzu? Śmieszne. Well done, Captain. With all three guidance systems down, the missiles have ditched in the sea. No, udało się. Nie lubię misji takich, gdzie trzeba się skradać i w ogóle. Okej, ale mamy to już za sobą. Kapitanie, tu Church. Skontaktowaliśmy się z konsulem i przekazaliśmy mu informację, że dało się zniszczyć wyrzutnie pocisków i system naprowadzania. Świetnie wykonana robota. Ostatniej nocy po raz pierwszy od 2 tygodni nie było żadnych nalotów. Powinieneś być dumny ze swojej załogi. Walker. Ale zanim zaczniemy wyobrazić sobie powrót do Glorii w domu, musimy zająć się jeszcze kilkoma problemami. Zniszczenie wyrzutni pocisków z pewnością nie pozbawiło Kamababala możliwości produkcji pocisków i głowic. Musimy rozprawić się z nimi raz na zawsze. Główne centrum produkcji znajduje się około 10 mil na południe od twojej bieżącej pozycji. Aby wkroczyć bezpiecznie na ten teren, będziesz musiał zniszczyć instalacje obronne umieszczone wewnątrz sztucznego atolu skalnego położonego na północny zachód od fabryki. Zamierzamy przemieścić cię na pozycję tak szybko, jak to możliwe. Ten atak może okazać się szczególnie trudny, a znalezienie zasobów na terenach łatwych do obrony niemal niemożliwe. Im bardziej ekonomicznie podejdziemy do tego zadania, tym więcej energii zachowasz do budowy. Gdy tylko zniszczysz ochronę fabrykę atol, chroniący fabrykę atol, rozpocznij szturm na wytwórnię głowic. To wszystko. Okej, dobra. Zniszczenie 66%, skuteczność 92%. W sumie aż tak dużo nie zniszczyliśmy, więc w sumie nie wiem jak, na czym, na jakiej podstawie jest zniszczony ten licznik zniszczenia. Dobra. Cieszę się, że mamy to już za sobą. Przynajmniej misja 9. Cóż, to pewnie był nudny film. Ale i tak, dziękuję wszystkim za uwagę. I widzimy się w następnej misji, w której będzie sporo rozwałki. Wierzcie mi, na słowo. Dobra, nazywam się PR7, to był Austin Skywalker's Antilles Rising. Dziękuję za jeszcze raz za oglądanie i na razie. It's getting colder. The further we slip into the heart of darkness, the colder its pulse grows. The local fauna and flora are not designed to survive in these temperatures. I wonder what is.